wymiany uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lutka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Z tego co mi mówiono, to uchwała, projekt uchwały był omawiany, czy omówić go jeszcze raz? Nie, nic się nie zmieniło. Poniedziałku nic się nie zmieniło. Czyli jedno krótkie pytanie, mam 5000 kwiat wprowadzone i jeżeli przejdzie uchwała, to ono będzie tam zrealizowane, tak? Na policję, tak. Ciekawy projekt, rozumiem, że jest sporządzony, ciekawe napisanie numeru uchwały na podstawie tego. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Rozumiemy. Kto z Państwa jest za? O, jednogłośnie. Jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutrzu na lata 2016-2020. Proszę Panią, Pan Przewodniczący. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lutrzu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutrzu na 2016-2027. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228 ust. 1 punkt 1, artykułu 229 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 23/19/15 Rady Miejskiej z Lutrzu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutrzu na lata 2016-2027 z publicznymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Lutrzu na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lutrzka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Tutaj już było omawiane, a generalnie jeśli chodzi o uchwałę, to to jest to konsekwencja zmiany uchwały budżetowej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie, to głosujemy. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę. Panie Stefanie, proszę. Panie Przewodniczący, ja składam na ręce Pana zapytanie. Dotyczy pobytu dzieci w żłobku. I co mają robić rodzice dzieci przebywających w żłobku, które kończą 3 lata w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Składam to i proszę o odpowiedź na piśmie. Proszę. Czy będzie na piśmie, czy będzie dobrze do informacji wszystkich? Nie na piśmie, dlatego, ale będzie do informacji wszystkich. Tak. Będzie dla wszystkich, dlatego że rodzice przychodzą do mnie, do firmy, do mojego biura i pytają się, w związku z tym ja im nie będę udzielał odpowiedzi, a pismo proszę bardzo i sprawa będzie. Dobrze, jak Pan Korzałagów? Nie usłyszałem. Dzień dobry. Ja również z prośbą od rodziców, czy byłaby możliwość, Panie Burmistrzu, żeby powstało u nas, zostało zaprojektowane, wbudowane miasteczko papierowe, ruch drogowego, jak jest w Żarach. Dzieci ćwiczą, zdają na kartę rowerową, ćwiczą jazdę, ale to tylko na boisku są ustawiane słupki, gdyby była taka możliwość. Na stałe takie miejsce dla wszystkich mieszkańców. W szkole numer 1 było takie. Oczywiście, że jest ogólnodostępne, nikt nie zamyka przed nikim bramki, żeby, a wręcz nasza pani, która jest odpowiedzialna za szkolenie na kartę rowerową, zaprasza w gimnazjum Bojanowskiego cały czas, ćwiczy, teraz pani ma cały sprzęt przygotowany do ćwiczenia na konkurs, który przygotowuje od 10 lat i odnosi sukcesy coroczne. Także ja popieram bardzo wniosek pani Ewy, bo w mojej szkole jest takie miasteczko ruchu drogowego, ale które wymaga już remontu. Może taniej jest wyremontować.
myśl zasadny wszyscy. Nie, 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 teraz pan kolejności. Dla mnie bardzo istotna rzecz, bo tutaj w sprawozdaniu pana burmistrza padło, że dostaliśmy dofinansowanie na dwie drogi. Rozumiem, że pana nieobecność pana burmistrza dzisiaj jest spowodowana tym, że ktoś pojechał podpisać konkretną rzecz, gdzie będzie to w tym roku wykonywane. Odczytam. Podpisują umowę, natomiast na realizację na projekt Białkowie jest przecież gotowy, ma pozwolenie, jest problem, więc... No. Ale realizacja jest wpisana też w 2016 i 2017 roku. Zacznie się w drugą. Chyba, że coś... To jest jedna z tych takich pozytywnych. Pani Zosia była pierwsza, tak? I później pan Stefan. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Parę dni temu rozmawiałam z prezesem Stołecznego Ogniska Muzycznego, panem Kotem, który mnie poinformował, przedstawił czarne prognozy dotyczące funkcjonowania tej placówki. Otóż placówka, która istnieje od 1962 roku, najprawdopodobniej od przyszłego roku, już nie zapamiętałam, czy szkolnego, czy kalendarzowego, zniknie z panelami naszego miasta. I teraz pan dyrektor, czy uzasadnił tę decyzję, tę informację? Otóż powiedział, że z każdym rokiem dotacje do działalności Społecznego Ogniska Muzycznego malały, ale ostatnimi czasy, chodzi o dwa ostatnie lata, one zmniejszały się o 50% w stosunku do roku poprzedniego. I tak jak w 2001 roku na Społeczne Ognisko Muzyczne wpływała dotacja w wysokości 59 tysięcy złotych, tak w roku ubiegły, czy tym, to już 12 200. I teraz 12 200 w skali roku. I proszę Państwa, taki argument, czy taka podpowiedź, że no można zwiększyć opłatę, podnieść opłatę za edukację muzyczną dziecka, tak przez rodziców, to właśnie nie przemawia ani do rodziców, ani do edukatorów. I mówię tak, placówka, która przez ponad 40 lat, 50 lat istniała, no chyba nie ma szans na przetrwanie i kontynuowanie swojej działalności. Jeśli faktycznie nie będzie szans na to, bo już budżet nie pozwala na podniesienie dotacji, to może warto by było się zastanowić, żeby jakoś tą lukę wypełnić. I myślę, że widzę tutaj wtedy współpracę Domu Kultury, ale chwileczkę, Domu Kultury ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym. Bo tutaj też i koszty utrzymania tego Społecznego Ogniska, tej placówki, są chyba być może wysokie, ale naprawdę byłoby to ogromną stratą, gdyby taka edukacja w Lutsku prowadzona przez dobrych inspektorów zanikła. Ja to mówię w imieniu nie tylko dyrektora tej placówki, ale też...